Zadanie 10. Funkcja f jest określona wzorem f od x to się równa 8x odjąć 7 nad 2x kwadrat plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wartość funkcji f dla argumentu 1 jest równa. No i mamy tutaj funkcję niewymierną. Skąd ja widzę, że to jest funkcja niewymierna? No otóż widzę po tym, że mamy po pierwsze ułamek zwykły, a po drugie dlatego, że w mianowniku znajduje się niewiadoma x. Kolejną sprawą jest to, że w zadaniu mamy powiedziane, że ta funkcja jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x. Skąd to się bierze? Otóż, jeżeli mamy funkcje niewymierne, to znaczy, że musimy za każdym razem wyznaczyć jej dziedzinę. Pamiętajmy o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli w rezultacie mamy tutaj jedno wyrażenie z niewiadomą, dzielimy na drugie wyrażenie w niewiadomą. To znaczy, że istnieje takie ryzyko, że niewiadoma przyjmie taką wartość, która wyzeruje nam mianownik. A z racji tego, że tu mamy dzielenie, to musimy pamiętać, że mianownik nie może być równy 0, ponieważ nie dzielimy przez 0. W związku z powyższym, przy wszystkich wyrażeniach wymiernych, przy funkcjach wymiernych, równaniach wymiernych, nierównościach wymiernych, musimy zacząć wypisywać, czy w ogóle zadania musimy zacząć od wypisania założenia, którym za każdym razem jest to, że mianownik musi być różny od zera. Czyli w tym przypadku 2x do kwadratu musi być różne od liczby minus 1. Podzielimy teraz to równanie obustronnie na 2, dzięki czemu uzyskujemy taką informację, że x kwadrat musi być różny od liczby minus 2. Natomiast przyjrzyjmy się temu, co tutaj mamy. Zapiszmy może z boku następujące równanie. X kwadrat jest to równe liczbie minus 1 druga. I to równanie, które tutaj mamy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby musimy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać liczbę minus 1 druga w tym przypadku. Otóż na zbiorze liczb rzeczywistych nie ma ani jednej takiej liczby, która podniesiona do parzystej potęgi w rezultacie da liczbę mniejszą od zera. Co to znaczy? To znaczy, że w tym przypadku nie ma ani jednej takiej liczby, która podstawiona pod x spowoduje, że mianownik będzie równy 0. Dlatego możemy tutaj wypisać dziedzinę, którą jest to, czyli inaczej może powiem, dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste, ponieważ, jeszcze raz powtórzmy, na zbiorze liczb rzeczywistych nie ma ani jednej takiej liczby, która wyzeruje nam ten mianownik. Dlatego w tym miejscu jest powiedziane, że ta funkcja jest opisana, jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x. No i my jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć wartość tej funkcji dla argumentu równego 1. Oznacza to, że my musimy tutaj obliczyć f od 1, czyli po prostu pod x podstawiamy 1, uzyskując tutaj 8 razy 1 odjąć 7, dzielone na 2 razy 1 do potęgi drugiej plus 1. Musimy teraz to wyrażenie uprościć, czyli w liczniku my uzyskujemy 8, bo 8 razy 1 to jest 8, odjąć 7, dzielone na 2 razy 1, dlatego że 1 do potęgi drugiej to jest 1. Zatem f od 1 jest równy, no i teraz w liczniku mamy 8 odjąć 7 to jest 1, natomiast w mianowniku tutaj mamy 2 razy 1 to jest 2, plus 1, czyli f od 1 jest równe 1 trzecia, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź B. To oznacza, że dla x równego 1, y jest równy 1 trzecia, czyli dla argumentu równego 1 wartość tej funkcji jest równa 1 trzecia.